Witam Państwa na warsztatach. Za chwilę zobaczymy, albo przynajmniej spróbujemy nauczyć się, jak można wykorzystać narzędzia social media do tego, żeby wypromować manify i informować o manifach w całej Polsce. Spotkaliśmy się na warsztatach w Warszawie z Porozumieniem 8 marca i z innymi osobami, które w tym roku organizują warszawską manifę, żeby pogadać o tym, czy już wiedzą, co to jest Twitter, czy chcą go używać. Założyłem dziś konto warszawskiej manify na Twitterze i dzięki temu mogliśmy ogłosić hasło warszawskiej manify 2014, które brzmi równość w szkole, w pracy, w domu. Narzędzi social media nie można demonizować, wiadomo. To jest tak, że one pewnie przychodzą i odchodzą. Jeżeli przychodzą takie, które mogą być jakoś przydatne, pożyteczne, takie, które pozwalają szeroko dotrzeć z jakąś informacją, to warto z nich skorzystać. Taki pad publiczny, ponieważ miejsce w sieci jest bardzo cenne, no to taki pad publiczny, on jest, jeżeli z niego korzystamy, to on cały czas w tej sieci jest. Jeżeli przestajemy korzystać, to on po jakichś 3 miesiącach znika. Sieć się rozrasta, Twitter, nie Facebook, prosty przekaz informacji. Bez kotków, piesków. Nie zmieni się świata tylko Twitterem, ale pewnie ten Twitter może pomóc. Znaczy, świat się zmieni, jeżeli będziemy się angażować. Ale jeżeli o tym zaangażowaniu możemy napisać, jeżeli możemy o nim poinformować, jeżeli możemy nagrać film i puścić i live streamować to, co się dzieje gdzieś w naszych miastach, to warto z takich możliwości skorzystać. Bardzo dziękuję Krytyce Politycznej za przygotowanie tych warsztatów. Bardzo nam się przydadzą przy różnych akcjach. I na pewno te narzędzia będą bardzo przydatne w tym, abyśmy mogli z naszymi ideami wydostać się troszkę poza pewien określony krąg osób, które myślę, że i tak dobrze wiedzą, o co chodzi.